So while the others are preparing the Aurora for departure, me, Gyul, and Demir must sneak into the oil terminal and steal a railway tank full of fuel. We must open the gate from the inside so that our guys could hook the tank to the rail car and roll it out before any of the Baron's men notice them. Gyul and Demir are going to be waiting for me near the terminal. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do dalszej rozgrywki w grze Metro Exodus. W ostatnim odcinku byliśmy na statku. No i tutaj będziemy dalej, że tak powiem, eksplorować okolice. Tylko teraz tak jeszcze. Otwórzmy sobie na chwilę mapę. Czyli po prostu jedziemy prosto, a potem cały czas prosto, ale na pierwszych rozdrożach możemy sobie pojechać jeszcze chyba w lewą stronę. Zobaczymy, co tam jest, bo ten znak zapytania, który w sumie niedaleko nas jest, trochę mnie niepokoi. I można by było tam zerknąć, co tam się dokładnie dzieje. No dobrze, to w takim razie w drogę. To już tutaj to by było, czy jeszcze kawałek dalej? Tutaj w Lewika. No dobra, to lecimy w Lewika tutaj. No i gdzie to daleko? Te odległości powiem wam... Aha, tutaj byli... Powiem wam, te odległości na mapie wydają się, że są... No... że to jest kawałek, natomiast jak się jedzie, to okazuje się, że wcale to tak daleko nie jest. No, tak tutaj to zostało zrobione. Gdzie jesteśmy? Aha, czyli dokładnie tutaj, gdzie być powinniśmy. Dobra. Wychodzimy, tylko sobie już słyszę jakieś odgłosy, no ale trudno się mówi. Coś nam tutaj... O, proszę. Dobra. Jeszcze przeładujmy. Zobaczymy, czy tutaj coś właśnie się nam ciekawego... O, jest coś. Coś możemy... O, i mamy troszeczkę surowców. Może tutaj jakoś wskoczymy? Dobra. Ładny strzał. O! Chyba go wkurzyłem. Dobra. Tutaj coś mamy, ale to weźmy sobie na części, bo to nie ma tam co. O, tutaj dobrze wyczaiłem. Tutaj. O, też trochę tego dobrego jest. Tutaj już widzę, że raczej więcej nie uświadczymy. Dobra. Ale połaśmy sobie jeszcze chwileczkę tutaj. Skrzyneczka kolejna. Tutaj już przy tym zawalonym moście to my byliśmy. Ale może coś nowego się nam pojawiło, bo właśnie dziwi mnie to, że czasami dana miejscówka, która już została przez nas oczyszczona, za chwilę jest, że tak powiem, znowu zajęta przez nafciarzy, bandytów albo przez inne tam nacje. No ale tutaj tak naprawdę to chyba nic nie ma. No,
chwilę możemy poczesać teren. Ale tu nie ma nic. Dobra, wracamy. Nic tu po nas chyba, słuchajcie. Nic tu po nas. Wracamy w takim razie do... Zmęczyłem się. Wychodzi na to. O! Wąż. Wąż był przed chwilą koło nas. Tu jest palący się ten taki wysuszony krzak, no bo tam jest, trzeba wziąć pod uwagę cały czas upał. Więc niestety, o, tutaj jakaś padlina. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No niby oczyszczone. Niby oczyszczone. No jeszcze się... O! Dobra. No i tutaj, gdzie byliśmy, no. O! No. Kto by się spodziewał? Nie, myślałem, że to jest puszka z jakimiś tam suwenirami. Ale okazuje się, że niekoniecznie. No i tutaj chyba byliśmy już. Tak, bo tam żeśmy przychodzili. No dobrze. To wracamy w takim razie do naszego autka. Jeszcze sobie podładujemy naszego Tihara. I wsiadamy. Rzut mały oka na mapkę. Aha, czyli zawracamy i po prostu trzymamy się cały czas lewej strony i wracamy. A chociaż czekajcie, no tam jeszcze niby coś jest, ale dobra. To w następnej misji zaliczymy. Póki co zawracamy tutaj. Czekajcie. Zaraz, bo już kierunki tu gubię. Dobrze jedziemy? Źle jedziemy chyba. Czekajcie, jeszcze zerknijmy na... Oczywiście, że źle jedziemy. Tędy musimy jechać. No i pod górę. Oj. No tu... Oj, 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 oj. Zaraz rozpierdzielę to auto. A! Coś mi słabo to wychodzi. Czekajcie, tędy. Wejdźmy sobie na chwilę na mapkę, jeszcze zerknijmy. No może być tędy. Dobra. Jedziemy dalej. Koło cysterny. A, widzę. Dobra. Już jestem. Dobra.
Wysiadamy. Ok. No cześć. Artyom, we took a look around. The main gate is guarded by a skeleton crew. You cannot go through gate. Go through the prison cellar where the Munai Bailair keep the slaves. Mhm. Yes. In any case, the plan is this. Gyul and I will try to take their guards down quietly and get in through the gate. If quiet does not work out, we will at least distract them, while you get in through the underground. No dobra. Dobra, okej. Okay. Let's go. We'll walk with you. Okej. Okay. Don't lag behind. I have a favor to ask. If possible, don't kill the slaves. They're not... They just obey the Munai Bailair. Obey the Baron. No dobra. Afraid, that's all. Dobra, dobra, okej, okay, w porządku. Czyli co, z górki na pazurki? No to lecimy. Gyul is right about the locals. Here. This place. No gdzie? Tutaj przecież nic nie ma. And all have been under brainwashing for ages. Przecież tu nic nie ma. So we probably should take no dobrze, dobrze, będę uważał, okej, okay, no, no nie ma problemu przecież. A, tu jest jakieś wejście. Well, let's do this. Dobra, dobra, w porządku. Podnoś. O, da radę. Come on, this shit is heavy. No domyślam się. O kurde. Great. See you up there. No na razie. Let's go, Damian. No. Last blood, Artyom. Please. Dobrze, 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 postaram się. Tylko muszę się tu rozejrzeć, słuchajcie, co i jak. Lestrykę zapalimy. No use. Nobody go, nobody fool. We stand here, all day here. You suck. Zgasimy może tą... Zgasimy może te latarki, nie latarki. A to jeszcze trzeba podpalić tutaj. Może tu coś ciekawego się znajdzie. O, patrzcie, już widzimy przed sobą coś tam, ktoś jest. Słychać chrapanie, czyli śpią. O, coś usłyszał. Kurde, muszę spierdzielać, bo mnie zauważą. No, musimy być po cichu tutaj. Może on za chwilę pójdzie sobie. Bo jak on tu wejdzie dalej, to koniec po nas. On coś tutaj węszy. Tam ktoś śpi. Who is that? I need... No niestety inaczej się nie dało. Ale nie zabiliśmy go, tylko ogłuszyli. Więc myślę, że to będzie zaliczone jako dobry uczynek. A z tym pacjentem co, coś zrobimy czy nic nie zrobimy? Bo on śpi.
Dobra. Tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, żeby ich nie sprowokować i jednocześnie nie... Kurde! No co jest, że ja nie mogę go... No niestety. No niestety, nie udało się inaczej, sorry. Ojejku. Teraz ten idzie. Muszę się schować, zaraz oni może... Nie widzi mnie, nie widzi. Kurczę, ciężko jest tu, powiem wam tak. Nie, nie, nie idź tu, nie idź tu! Nie idź tu! Po co ty chcesz tu iść? Tu nic nie ma. Nie idź tu! Może tu przeskoczę teraz, za tą ścianę się schowamy. No. Dobra, wraca. Wraca. Dlaczego ja go nie mogę ogłuszyć? Kurczę, nie rozumiem tego. Chciałem trochę inaczej to... Ojejku, nie chcę tego zamieniać. Chciałem trochę inaczej to rozwiązać, ale... Nie wiem dlaczego nie mogę ich ogłuszać. Dziwna sprawa, zawsze mogłem ogłuszać. A tutaj jakoś niekoniecznie, no ale nic, trudno się mówi. Tutaj co, tam jest dalej? O, patrzcie, jakiś kanał jest. Ale chyba tam nie ma po co wchodzić. Nie no, temu nic nie będziemy robić przecież. Chciałem też to, mówię, tutaj po cichu rozegrać, ale średnio mi to wyszło. Ha. No cóż, mówi się trudno. Tu już się nie będziemy wracać. To można zgasić. No i popatrzmy, co tu się dzieje. O, psy jakieś! Figę tu widać. Tu są klatki z psami, patrzcie. No dobra. Ale, a, przejdę dalej. Myślałem, że tu już koniec. O! Dobra. O kurde. No nie, 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 nie. Tego to załatwimy chyba. No i znowuż mnie zdradził ten. Kurczę, żeby oni nic nie mówili, to ja bym po cichu se przeszedł tędy. Ale ten zaczął się odzywać i żdupa. Już słychać, muzyczka się... No nic ci nie będę robił, nie bój się. O kurde. No niestety.
Kurde, nie mogę... Nie mogę nic zrobić, tylko mogę ich zastrzelić. A niech to. Myślałem, że będę miał opcję ogłuszenia ich, ale niestety nie było takiej opcji. No niestety, nie udało się po cichu, mimo iż miałem naprawdę szczere chęci. Tu nie mogę przejść tędy? Dziwne. Się dzieje. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że to gaszę, ale tu nic nie widać. A, tu jakiś pies. Dobra, psa zostawimy w spokoju. Tu jakieś im się mięsiwo pitrasi. Tu jest też jakieś przejście, kurczę. Dobra, zmienimy sobie z powrotem może na tego Tichara naszego. Mamy chwilę wolną to przeładować. A może jeszcze dopompujemy odrobinę. I dorobimy sobie, słuchajcie, bo mamy sporo surowców. To dorobimy sobie... No dobra. Chyba tyle, nie? Dobrze. To zgasimy. Może. Wychod. No ale my jeszcze nie pójdziemy na wychód, tylko my jeszcze tu zajrzymy. O kurde, jaki tu syf. Aha, czyli to jest tędy przejście, dobra. Dobra. Tu jest ich toaleta, patrzcie. Jakieś wiaderka. Coś tam z dykty zbite. Dobra, idziemy na wychód. Jesteśmy już tu, na powierzchni. No dobrze. Dobrze. Czyli co, to jest główna siedziba tego barona? Patrzcie. Na takich palach to wszystko zrobione. O. Fajnie twórcy tutaj pomyśleli. Aha. Colonel, sir, Damir here. We have secured the tank, but encountered a problem with the gate. Copy that. We're going with plan B then. Act accordingly. See, the cable connects the gate and the top of the tower. How do we get there, though? Oh, it looks like a veritable fortress.
No. Dobrze, na razie poeksplorujmy. Zobaczmy, co tutaj jest do zebrania. To możemy zgasić, bo to nie ma co się, żeby w dzień paliło. Szkoda nafty. Gentlemen, surely you're not seriously intending to attack our fortress. I do respect your courage, but simply throwing your lives away, such a waste. No who tak. Who is in charge between you two? Come up here. We have things to discuss. Just you listen to that bastard talk. A complete about face. And we did throw a wretched into his plans big time. Point that gun down and come up. Otherwise we'll have a pointless bloodbath on our hands. Hmm. Tędy mogę przejść, czy niekoniecznie? Może zestrzelę tą kłódkę? Nie? Na pewno? O kurde. Nie mogę zastrzelić kłódki? Zawsze się dawało. A teraz się nie daje, no trudno. Trudno się mówi. No i co tu robić? Oj, nie to chciałem. Chciałem się do plecaka dostać, ale coś nie wiem. Mam klawiaturę bezprzewodową i tak jakby ona coś chwilami się... No nie wiem. Dobra. Open the gate and let our guests in. No dobra, to idziemy. Come on, we won't even touch you, unless you really ask for it. I don't like this, but there is no other way. If we don't get out of this desert, we were as good as dead. Huh. Boję się, powiem wam szczerze. Idziemy prosto w paszczę lwa. No dobra. Winda nie ma żadnego sterowania. Hmm. O! Kurde. Go around them stinkers and just get to the next floor. And the boss hates stench. Don't you fucking catch it from him. No dobra. Why the fuck does it take so long? You could do it with your eyes closed, I know that! Will you stop bugging me? Huh? To jest ich siedziba, widzicie? Ale numer. Że tutaj się pojawimy, to powiem wam, że nie przypuszczałem. O jejku, jejku. Można im tutaj coś skubnąć? Owszem. Co oni próbują to pchać? Bez sensu. Wiadomo, że nie dadzą rady. Just you take a fucking look at the beauty Vint is making for the boss. It's not just any old sort of wheels, I tell you. You just take a detour? See, there's some apes doing their stuff here.
Well, you just fucking pull it. Put your back into it. Why the fuck did we feed you yesterday? A tu oni coś. O kurde. Ktoś kogoś zastrzelił. O nie. Fuck me, are they dumb? Third one is weak, the brain dead bastards. Jakaś masakra. O! Czego on go bije? O! Dobra, i po cichutku my się oddalamy. Uratowałem tego jednego niewolnika. Remember what was? Thank you. Czego oni do mnie strzelają? Co oni zwariowali? Kurde. Gdzie mam iść dalej? Tutaj? Nie. Czekajcie. Kurde! No i rozpętałem. Wojnę! Czekajcie, wyżej mam iść? Bo ja sam nawet nie wiem. A po mnie. No nie. Ojejku, jejku. Zabili mnie. No dobra, próbujemy. Aha, czyli muszę drugi raz wejść. Dobra, przyspieszymy troszeczkę, podbiegniemy. Come on! We won't even touch you. Unless you really ask for it. I don't like this. Ciężka sprawa, powiem wam. Pierwszym razem się nie udało. Aha, czyli ten do mnie wychodzić. No dobra. Idziemy od razu w takim razie na... Kurde, może tego uratujemy chociaż jeszcze, czekajcie. Tylko nie wiem, czy go można uratować, czy to nie rozpęta właśnie jakiejś tam wojny. O, już ktoś tam strzela. Dobra. No kill master Mirza. No kill please. Master angry, but still master. If master dies, I kill me. Czego on do mnie strzela? Dlatego, że go uratowałem? No nie, znowu po mnie. Czyli słuchajcie, chyba nie wolno go uratować, bo jeżeli go uratujemy, czyli ogłuszymy tamtego gościa, to w tym momencie zaczyna się jadka, tak naprawdę chwilę po tym. Czyli musimy po prostu od razu iść na górę, nie możemy mu pomóc. Bo inaczej cały nasz misterny plan... No dobra. Dobra. Dobra, idziemy od razu na górę. No cóż, nie można mu pomóc, szkoda. No chciałem mu pomóc, ale mówię, nie udaje się. Gdzie teraz?
No gdzie mam iść tu? Yes, you fucking look at that. The whore drink master's water. Gotta give her a lesson. Forgive me, Uli Mirza. You're a talk! Shut the fuck up! Well, come on, I'm laughing. It's one of those. No dobra, idziemy w górę. No i gdzie tu dalej? Tutaj chyba. You're the one to see the boss? Come on in. Did you expect a different reception? No yes, nasz. Here we can talk without the masks. O, zabierają nam broń. You find it weird that I'm not really bothered by your little mischief. Well, you see, this world is a harsh and chaotic one. I'm just doing my best to introduce a little order into it, without which there is no hope for something better in the future. But with no hope, you can't live. But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy the scenery. Ergo, you have a goal. And that goal is probably far from here. I respect people with a purpose in life. So, I am ready to provide you with fuel for your journey. I'm not asking for much in return. Surrender Gyul to me. On zwariował? Bring her to me and we all win. I have Gyul, you will have your fuel. Najpierw gościowi się podaje herbatę. Everyone gets to live long and prosper. O kurde. No ładnie. O, jest Gyul. O, mam plecak swój, dobra. Czekajcie, kurczę, to teraz muszę się już bronić. Ale numer. No tego to się nie spodziewałem. Dobra, tu zgasimy. Tu weźmiemy, to weźmiemy. O kurde. Jak tu się tego? No ładnie. Czekajcie. Strzelają już. Co się dzieje, kurczę? No strzelają do nas, co się dzieje? You're weak, and you value the weak. But the world lives by different rules. The strong one always wins. Tu nie ma nikogo. Our strength lies in our unity. Our faith that keeps our flock together. It is through this faith that we protect them. Direct them, keep them from disappearing in this desert. But you, Gyul, you're leaving our block astray. They see you as a... Oh my God! This is aura of rebellion about you. The attraction of forbidden. Kurde, szybciej to przeładowuj, bo mnie zaraz rozwali. Dobra, załatwione. Dobra. 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 Może to weźmiemy? Dobra. Dobra, okej.
Hold on. Ja tu patrzę, czy... żeby ktoś mi nie wyskoczył, wiesz? O. Where are you going, you windbag? There you are! Bite the bullet! O. O kurde. Dobra, następny. Dobra. Dobra. Tam jeszcze ktoś się chowa. Dobra. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje. No. I co dalej? O kurde. Oh, impressive. So, this is the plan Gul was talking about. What the hell is going on there? Dobra, muszę to pozbierać wszystko. Tu są jakieś. The door's giving. Let's give it a shot, Artyom. No dobra, czekaj, chwila, moment, niech ja wezmę sobie. Suweniry niech sobie wezmę. No chwila, moment. Kurczę, jak ja nie lubię, jak mi ktoś pogania. Bo tutaj jednak jest sporo różnych surowców. No już idę, no chwila, moment. Przecież nie frunę, no. Naprawdę tu jest dużo surowców, które nam się przydadzą. Oni tego nie rozumieją, czy jak? Dobra, niech ten rozwala drzwi, a jeszcze tu zerknę. O. Tu mamy jeszcze surowce, tu mamy surowce. Mogę tam wskoczyć? Nie mogę. Dobra. To chyba byłoby tyle. No i co? Co robimy z tym? O! Patrzcie, co się dzieje. O kurde. Oj, trzymaj się, Gul. Dobra. Oż ty. O. No pięknie. Dobra, załatwiony. O kurde. Mocna akcja, powiem wam. Dobra. You gave my people hope. I'll never forget it. But this war has only started for me, and I must see it to the end. The winning end. Mhm. Uff. Artyom, your dream led us here, but it won't help my people. This war is mine now, too. Go, Artyom. Follow your dream. No to lecimy. You're back, my love. I was so worried. Uff. Fanatics on the banks of Volga. Cannibals in the mountain bunker. Slavers on the shores of the dried-out sea. How many monsters has the war given rise to? Or perhaps, were they always there? And the war simply gave them a chance to show themselves, and now we're stuck with them forever. Will Damir, who stayed in the desert to help Gul lead their people to freedom, beat another monster? The inertia of thought. That had been keeping the subjugated locals in willing and ready servitude to tyrants? Frankly, I have doubts.
That monster might prove stronger than all the others. Regardless, we can't afford to lose hope. We're getting ever closer to our dream. Finding a place where we could live, free from radiation and mutants. The maps we recovered in the desert have provided us with several promising options. And now the crew members are excitedly waiting for the Colonel's decision on where the Aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward. The crew rests, and Stepan proposed to Katya. It was a proposal she couldn't refuse. No dobrze, w tym odcinku tyle. Zbliżamy się do 46 minut. Także kontynuacja już w kolejnym. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.